Temat remontu ulicy Zamkowej pojawia się w mieście od kilku lat. Pomimo niepozornego wyglądu jest dość istotna, bo prowadzi do Dzierżożenka i jest mocno eksploatowana. I to przez ten natężony ruch? To jest ulica najgorsza w mieście. To potwierdzają ekspertyzy, które wykonano kilka lat temu. Mieszkańcy zwracają uwagę na kolejny problem związany z Zamkową. I powinny być progi zwalniające, żeby tak no nie pędzili. Tu jest wariactwo na tej drodze. Jeżdżą, proszę pana, kierowcy po 100-120, szczególnie w piątek, w sobotę. Tyle jeździ tu samochodów, że jest za ciasno. Przebudowa Zamkowej ma storpedować zachowania niektórych kierowców. Bezpieczniej ma być zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów. Ważne będzie bezpieczeństwo. Przede wszystkim wydzielimy dodatkowy pas w terenie zielonym dla rowerzystów, gdzie powstanie oddzielony pasem zieleni ciąg pieszo-rowerowy dodatkowy, oprócz tego, który jest. Będą wyniesione skrzyżowania kluczowe z ulicą Kwiatową, z Okrężną. Przebudowa Zamkowej będzie kosztować 7 800 000 zł. Złotów otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 5 milionów z Funduszu Rozwoju Dróg. Najpóźniej w czerwcu ma zostać wyłoniony wykonawca, a prace ruszą w przyszłym roku.